Do lat 70. kryptografia wykorzystywała klucze symetryczne. Nadawca szyfruje wiadomość, używając określonego klucza. Odbiorca deszyfruje ją kluczem identycznym. Jak pamiętacie, szyfrowanie to przetwarzanie pewnej wiadomości przy użyciu konkretnego klucza na szyfrogram. Do deszyfrowania potrzebny jest ten sam klucz. Aby komunikować się bezpiecznie, Alicja i Bob muszą mieć identyczne klucze. Jednak ustalenie wspólnego klucza może być niemożliwe, jeśli Alicja i Bob nie mogą spotkać się osobiście, albo wymaga dodatkowej komunikacji przy użyciu protokołu Diffiego-Hellmana. Ponadto, jeśli Alicja musi porozumiewać się z wieloma osobami, może reprezentuje bank, to z każdą z tych osób musi wymienić inny klucz. Ma więc na głowie te wszystkie klucze, przy ustalaniu których wysyłała tysiące wiadomości. Czy jest prostszy sposób? W 1970 roku James Ellis, brytyjski inżynier i matematyk, pracował nad koncepcją szyfrowania nietajnego. Podstawą jest prosta myśl: zamykanie i otwieranie to operacje odwrotne. Alicja może kupić zamek. Zatrzymać klucz, a otwarty zamek wysłać Bobowi. Ten zamyka swoją wiadomość i wysyła ją Alicji. Nie ma żadnej wymiany kluczy. Alicja upublicznia zamek i pozwala, by używał go każdy, kto chce przesłać jej wiadomość. Teraz wystarczy obserwować tylko jeden klucz. Elis nie doszedł do rozwiązania matematycznego, chociaż czuł, jak powinno to działać. Trzeba zróżnicować klucze. Niezbędny jest klucz szyfrujący i klucz deszyfrujący. Klucz deszyfrujący wykonuje operacje odwrotne do tych zastosowanych przez klucz szyfrujący. Działanie tych kluczy zobaczycie na uproszczonym przykładzie z kolorami. Jak Bob może przesłać Alicji określony kolor, tak by nie przechwyciła go Ewa, która zawsze podsłuchuje? Odwrotnością danego koloru jest kolor dopełniający. Wymieszany z pierwszym kolorem daje biel. Odwraca więc efekt pierwszego koloru. W tym przykładzie zakładamy, że mieszanie barw to funkcja jednokierunkowa, bo szybko da się połączyć dwa kolory i uzyskać trzeci. Odwrócenie tego procesu trwałoby znacznie dłużej. Alicja najpierw generuje swój klucz prywatny, losowo wybierając kolor powiedzmy czerwony. Teraz załóżmy, że Alicja ma tajne urządzenie, które znajdzie barwę dopełniającą do jej czerwieni, i nikt inny nie będzie miał do niej dostępu. Efektem jest cyjan, który Alicja wysyła Bobowi jako swój klucz publiczny. Powiedzmy, że Bob chce wysłać Alicji tajny odcień żółtego. Miesza swój kolor z jej kolorem publicznym i wysyła jej efekt. Teraz Alicja dodaje do mieszaniny Boba swój kolor prywatny. Tym samym wycofuje efekt swojego koloru publicznego. Pozostaje tajny kolor Boba. Zauważcie, że Ewa nie ma łatwego dostępu do żółcieni Boba, bo potrzebowałaby do tego prywatnej czerwieni Alicji. Tak to powinno działać. Do wcielenia zasady w życie było jednak potrzebne rozwiązanie matematyczne.